Siemanko, cześć, witajcie. Jest piękna noc, prawie tak piękna, żeby zrobić nocne gadanie, bo dzisiaj jest ze mną Gimper. Cześć, witajcie, tu znowu Gimper. I to jest, i gram oczywiście w Duel of Champions, swoją drogą. Pamiętasz, Tomek, tak mi się zebrało na nostalgię, bo jest prawie północ, a właśnie żeśmy wybierali hotel na wyjazd do Gamescomu. I tak sobie poprzypominałem rzeczy ze swojej przyszłości, między innymi jak pierwszy raz w życiu byłem na Gamescomie. Pamiętasz, że to właśnie przy Duel of Champions nam wpadł do głowy pomysł nocnego gadania? A tak, jak my żeśmy gadali o tym. Co ja tu mam na ręce? Ja przepraszam wszystkich, jak będę grał słabo, ale ja tu nie grałem z 2 miesiące i nie śpię od 30 godzin, więc mogę grać naprawdę bardzo, bardzo słabo. To ja za to przeproszę wszystkich, że na pewno będę grał bardzo słabo, bo po prostu nie mam skilla. Dzisiaj mi jeden człowiek powiedział, że mój brak skilla zrobił się już żnudny. Ja nie wiem, co ja mam w związku z tym zrobić. Przecież się nie nauczę. Okej. Z klatki mi strasznie wariują na tym cholernym duelu. No. Raz mam 60, zaraz 30. Ja nie wiem, czy oni coś w patchu zjebali. Tak, tak. A ja znowu, jak mi się przesuwa ekran. Aha. Jak się przesuwa ekran, to mi tak. Nie wiem, tak szarpie obraz. O, to jest dobre słowo. Szarpie obraz. Kiedyś bardzo ładnie płynniutko nagrywało. Może spróbuję innym programem to zrobić. Też może jakoś pomóc. No bo ty masz żarłacza, ja mam neofitę. Już niedługo twoje armie będą zbite, całkiem rozbite, gdy dostaniesz pytę, ale ją dostaniesz, kiedy przegrasz już, będziesz krzyczał do mnie, szybko chuja włóż. Dobra, to już nie zaczyna robić głupie. Dobra, teraz tak, tym cię pociśniemy tutaj. To ja chciałem zaznaczyć, że ja lubię kobitki. tak, to jest magiczny, ten jest zwyczajny. Dobra, to tutaj... Tutaj ci wystawimy takiego czereśniaczka i zakończymy ci turę. Jak ci nie wstyd, panie Gimper, jak ci nie wstyd? Jeszcze mnie tu czereśniakiem będziesz bił. Jak się nie wstydzę, świątyni się brzydzę, bo jej nienawidzę. Nikogo, od nikogo nie żydzę, nie żydzę na karty, nie jestem obdarty. Wolę za to grać z tobą. To jest najgorsze, jak człowiek się zawiesi, bo mu słowa braknie w pewnym momencie. Prawda? A mi wyjątkowo nie idzie w tym momencie. Widzę, uciekasz cały czas, ale świątynia ma, wiesz... Late game. Na przetrzymanie, tak. Dobra, tego sobie... Tym sobie wyskoczymy tutaj. Oczywiście asasynek. Tym sobie wyskoczymy tu. Zabiorę sobie karcioszkę pamięcioszki na rękę. Doładujemy sobie flaszeczek i graj. Spoko. Będzie Orinooko. A jak tam... nie będzie, to zjem sobie czokoladę. Ladę czoko, jak koprobo. Widziałeś Eldo na freestylu? Kogo? Eldo na freestylu. Nie wiem, co to jest. Eldo, raper taki. Ach, nie znam kolesia. Nie kojarzysz? Nie. Jest taki dosyć znany. I ten jego freestyle w sumie też. Wiesz, ja jestem ze starych czasów, jak jeszcze rock nie był hipsterski. Okej. Okay. I nie chodzi mi o tego pateta od Troja. Dobra, poczekaj, teraz tak. Ten ptaszek jest tutaj uwiązany. Mogę ci zabić żarłacza. Aha. Pomyśl, że to szczęki 3. Dobra, czekaj tak. Równowagi mi się nie opłaca puszczać. To ja bym zagrał tak, ja bym zagrał tak. Tym się nie mogę ruszyć, nie mogę. Tym ci mogę, no to tym ci robi atak, tak czy siak. Teraz mam 5 maniochy. Pamięciochy. To są zasoby, pamiętaj, później nam będą pisać w komentarzach, że nie wiemy, czym gramy. No, taka sytuacja. Dobra, wiesz co? Zblokuję ci tą kapę tutaj. A co więcej, tyle graj. No dobra, teraz mam dwie opcje. Mnie ludzie jeszcze hejtują, że na koniec tury zawsze mówię graj, ale to jest totalne przyzwyczajenie z Magic the Gathering. Swoją drogą, może kiedyś się spotkamy. Masz jakąś talię do Magików? Mam. Ja też mam talię do Magików. Moglibyśmy coś nagrać na żywo. Ten samuraj tutaj wjechał. Możemy, właśnie nawet jest... To w sumie...
A w sumie mogę rozmawiać przy widzach. Jestem na etapie załatwiania jednej fajnej planszówki do pogrania na żywo, a Magica mam, możemy zagrać. Żeś ze mnie, żeś teraz we mnie wjechał w tej turze jak Microsoft na rynek, yeah. Nie, dobra, to nie ma znaczenia. Teraz tak, tutaj sobie doładuję flaszeczkę. Uderzę cię troszeczkę, doładuję flaszeczkę. Chyba trochę zjebałem zdeczkę. I ty. Kurwa, lądopak robi plus 2. Dobra. Tak. I tak. Zakończ. To cię powinno przyblokować przynajmniej na chwilę. Tyle, żebyś mnie nie zabił. A zobaczymy, jak mi pójdzie zabijanie ciebie. Nagrobienie ciekawego nie mam. Te miesiące tęczących płomieni, fajna sprawa. Lodowe kolce, uła. A zapomniałem, że ten sukinsyn się leczy, jak ktoś no. ginie. Nadal mi starczy obrażeń, żeby cię zabić. Dobra, teraz starczy nie. Ci, niestety ci starczy. Teraz za chwilę ten skurwysynek twój za chwilę znowu się poleczy. Nie, nie zdąży. A, nie zdąży, zabijesz mnie wcześniej. Mam tego, poszukiwacza. A, no dobra. To jeden szybki jeszcze, czy już lecisz, bo północ się zbliża? Jeszcze jeden, no coś w tym nie będziemy, że jak 6-minutowy odcinek bym wrzucił, ty widział smoka. Kurwa, tyle osób by mnie odsubskrybowało. Bo co? Jak to tylko 6 minut? Za co ja cię subskrybuję? Wrzucaj dłuższe odcinki. Naprawdę ludzie czasem cię odsubskrybowują? Nie, ale znaczy wydaje mi się, że samo wrzucenie 6-minutowego odcinka to byłoby takie strasznie... Nie, no to, okay. To byłoby strasznie nieetyczne. No. Po to nie przeliczam materiału dziennie na minuty, a na filmiki, że te filmiki mniej więcej, wiesz, równą długość mają. 15-20 minut zawsze się staram, żeby miały. No, powinny trochę trwać. Już jak jest 13 minut odcinek, to ludzie kręcą nosem, ale ja się nie dziwię, nie? Chociaż ja osobiście na przykład najbardziej mi podpadają materiały takie około 12 minut, bo ja mniej więcej tyle obiad jem, a ja zawsze przy obiedzie oglądam. Czy mnie zawsze nauczyli mnie jeszcze jak w telewizorze pracowałem, że powinno się robić materiały takiej długości, żeby widzowi zostawał niedosyt. No, troszeczkę krótszy niż powinien być, nie? No. Ale to bym na YouTubie musiał, no, trzeba by było robić materiały 13 minut, tak mniej więcej właśnie. I ludzie wiesz by kręcili nosem, że za krótkie. To też zależy jakie. Jak mam wrażenie, że jak jest ta nasza seria Nocne Gadanie, to ona jest godzinna praktycznie. No i tak ludzie się za 2-3 dni pytają, kiedy następny no temat. No tak, ale nie da się mieć niedosytu jakby, bo zawsze gadamy tyle, żeby temat wyczerpać. Nie ma sensu tematu rozbijać na dwa odcinki. Moje takie są założenia tej serii. No tak, ale w tym odcinku będziemy mówić o odpowiadać na najważniejsze pytania widzów, nie? Taką ekstra mieliśmy. Aha, w tych ekstra, właśnie, trzeba będzie to zrobić. Zrobimy. Co tu masz? Dzień świątyni. O, poprawili wreszcie. Nie może być celem magii i umiejętności. Było napisane, że nie może być celem ataków. I to było tak totalnie mylące. Ja tego wiele razy używałem i źle to wychodziło. Sexy lady. Dobra. Zrobię teraz największą głupotę, jaką można. Czyli postawię kapę przed... Neofitą? Przed neofitą, tak. Nie wiem, no jestem jednostkę w plecy. Bo nie wiem, czy tym neofitom mam uciekać, czy co mam zrobić w tym momencie. Na pewno rycerz cię dziuga. To jest pewne. Czy w ogóle podobno stawianie czegoś przed strzelcą to jest głupota? Tak? Dlaczego? No bo strzelc jest niewrażliwy na odwet, okej. Okay. I strzelca można zasłonić. No właśnie. Nie chciałem ci podpowiadać, ale skoro i tak już wiesz. Powiem tak. Tu na dole mam wjazd za 4. Mogę nic nie zagrywać. Nie, dobra, zagram tak. Dobra, ty już nie będziesz miał gdzie spieprzyć. Natomiast... To... Tyle, a mogę sobie ustawić jeszcze na tego, na przykład, że mi go spelem nie trzaśniesz. Tyle.
A ja tak lubię trzaskać spellami. No śpię, to nie jest taka kontrolna strasznie. No. Chociaż to masz taką bardziej agresywną z tymi dopakami do ataku, też potrafi strasznie namieszać na polu bitwy. Tak jak ten samuraj w poprzedniej grze wszedł, to jest panika, jak wszystko dookoła niego plus 2 dostaje. No. Ale chyba znowu przegram. Chyba znowu w dupę dostanę. I to ode mnie. I potem mi ludzie mówią, achach, Gimper, jesteś komosiem. I, no i smutno mi się robi. Muszę przestać takich neologizmów używać. No, znaczy, bo czasami ja też dostaję w dupę i to tak jest niestety. O Boże, to w dodatku nie dość, że homoś, to jeszcze bierny. No, ja czytałem, Boże, dowiedziałem się dzisiaj, że ten tęczowy elementarz cały to Biedroń napisał. I Boże, kurwa, ja też jak... kiedyś coś czytałem, to straszne. I ja przeczytałem, no Boże, to jest okropne. Ja przeczytałem jakieś określenie, to poczekaj, dominujący to jest chyba dzięcioł? A jeszcze określenie na homosie, wiesz jakie tam jest zapisane w tej książeczce? No. Chomik. Przez samo H. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie mam nic przeciwko homoseksualistom, ale Biedroń mnie wkurza. No. Przecież z niego jest taki chomik. Dobra, no. Jebnę to tu. Sorry. Jak to kiedyś taki jeden mój kolega mówił, są homoseksualiści, są wstręte pedały. No, dokładnie. Dobra, dobierzemy sobie karcioszkę pamięcioszki. I subskrybuj, macie ciążki, yeah. Tu już nic nie zrobię. Oj, po tym filmie to raczej subskrypcji dużo nie dostanę. No to... Nie pamiętam początku rymu. Gimper wygrywa na stojąco owację, a ty subskrybuj wideo prezentację. Wow. Fajne, podoba mi się. Takie hasło sobie na kanał zrób. Można zrobić takie promo, jak wiesz, ktoś, kto cię nie subskrybuje, wchodzi na kanał. Ale właśnie tak gdzieś ktoś mi poddał w taką jedną rzecz, że gdzieś możliwe, że gdzieś w świecie jest człowiek, który cię nie lubi. Pewnie jest. No i wtedy jak on zobaczy, że wizytówka mojego kanału brzmi subskrybuj mnie, bo Gimper ci każe, to... To on nie zasubskrybuje. No. Coś w tym jest. Kończę. Chociaż ja bym zasubskrybował, gdybyś mi kazał. Też bym zasubskrybował, gdybym sobie kazał. To zrobimy tak. Kappa tu. Ty tu. Ty tu. O, i zabijasz mi asasyna niestety. Okej. Bo to zły syn asa był. Nie zabijaj asasyna, nie bądź kawał skurwysyna. Nie umiem, też jestem teraz... strasznie zmęczony, więc powiem tylko check it out. Czekiera. Siekiera. Tak. Dobra. Tutaj? Nienawidzę tej karty. Nienawidzę szefa. Nie. Tam cię nie uderzę. Najwyżej stukę talerze, aż sam w to nie wierzę. Co się dzieje w plenarze. Check it out. Dobra, czekaj, wylecę tym tutaj, ziomkiem. To sobie wezmę na rękę, tym ci strzelę. Tym ty byś mnie strzelił, więc zostawię sobie blok. Doładuję flaszeczkę troszeczkę i graj. A najgorsze, że ty jesteś tą postacią, co jak tylko ci tego Atroposa zdejmę, to ja sobie go wrócę i zagram znowu i jeszcze więcej sobie kreatur na rękę wrócę. To strasznie, strasznie chamskie. Jeżeli nie masz jakiegoś masowego palenia, to naprawdę... To się umie fajnie nakręcać, tylko problem tej talii jest taki, że ona się zaczyna nakręcać jak masz 15 many, nie? Wtedy co chwilę lecą atroposy i jakieś lisze. Natomiast dużo skuteczniejsza jest Arianna pod tym względem, jeżeli chodzi o talię Necropolis na late game. Bo ona ma zajebiście mocne spele po 6 many, typu przejmuje ci stwora, bije 3 damage'a we wszystkie twoje stwory, a jej po 3 leczy. I tak dalej, i tak dalej. I te stwory też sobie może... i te spele też sobie jakoś z cmentarza chyba wraca. No także Ariana jest mocno, dobra. Latacz mi umarł.
Ojej, ojej, ty się zaczynasz sypać. Staram się wysypać, a nie sypać. Się sypiesz jak Michael Jackson na scenie, yeah. Jak ty tak możesz, o nieboszczyku? Przepraszam. Spoko, spoko, to wielki wybaczę. Artysta był. No. Wielki to ja jestem, on był po prostu artysta. A jeszcze ta cholera ci się będzie leczyć. Ej, niedobrze, niedobrze. Kto? Nie, nie leczy się tu nikt. Aha, bo ten ma drenaż. Racja. Czy w związku z tym nie ma sensu go bić? Lepiej sobie dodałem szczęścia, no już tyle coś pod szczęście mi podpadnie. Nie, za szczęśliwie tutaj nie będzie zaraz. Nie, zaraz zostanę w dupala. Kurde, znowu sugeruję, że samo. No dobra, to już mnie nie ma. Braknie mi. Niestety. Mogę zagrać tak. No i po co to zagrywałeś? Po co to zrobiłeś, ja? No po co? Odcinek się szybciej skończy. I widzowie będą mnie hejtować, że no Gimper tylko 17 minut, ale słabo. MKRR to robi odcinki po 21 minut i idziemy do niego. To ciebie też widzowie hejtują MKRR-em? Już nie, bo nie wrzucam duela od 2 miesięcy. Dobra, to ja w zasadzie chyba mogę samobuja popełnić w tym momencie. Dobra, dawaj, bo są 4 minuty po północy, druga runda turnieju się zaczęła, ja już z siebie wychodzę. Dobra, już kapłanka. Będę grzeczny. Dobra. O, oh, fuck me. A to jest ten turniej, co mi obiecałeś, że wygram? Tak, mimo że nie zgłosiłeś swojej drużyny, ale kogo to obchodzi? No, ale i tak wygram. Tak, tak, tak. Dziękuję. Tam się rozliczymy jak zwykle pod stołem i jak zwykle pod się... się rozliczymy jak zwykle pod stołem, Krzysiek! O Boże, za pasą znaczyło, że dostaniesz łapówkę. Boż. Dobra. To będzie Gimper i leci, i leci dali za reklamę Bosza. Że Bosz. Dobrze, to ja już może popełnię samą po prostu i... Kappa. Już mi się znudziło to życie. Yukiona. Ja cię. To w dodatku jesteśmy niedaleko do 15 tury, więc ty się zaraz zaczniesz rozkręcać. No cię nie... O, dobra. Poszukiwacz mi podszedł. Dobra. Znalazł śmierć, bo jest poszukiwaczem śmierci. Ale niestety on miał, mam wrażenie, że miał swoją śmierć poszukać, a znalazł moją. No. To co, tak czy siak dziękuję. Jeśli jakimś cudem któryś moich widz nie zna jeszcze Gimpera, to zapraszam do subskrybowania go. Jak jakimś cudem ktoś, kto oglądał mnie duela, nie zna Atora, to też zapraszam do subskrybowania. Na stojąco owacje, wideo, prezentacje, tam są libacje i dobre atrakcje. Wbijajcie, subskrybujcie, klikania w reflinki, nie żałujcie. Kurwa, jestem 30 godzin bez snu, a taki freestyle napierdalam jak nigdy. To jeszcze dorymuj, że jedziemy na Gamescom i zbieramy hajs z Reflinku. Jedziemy na Gamescom, zbieramy hajsy, więc się rejestrujcie, nie bądźcie jak Rock i Rojo. Właśnie, Rock i Rojo są jak ZUS. Jestem pewny, że żadna z tych cholor nie zarejestrowała się z naszego Reflinka. No, więc dziękujemy tak czy siak i trzymajcie się, papa, cześć. Zapraszamy na kolejne odcinki Duela. Hej. Hej, hej.